Cześć, witajcie w kolejnym filmie na tym kanale z kariery Warty Poznań. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie kolejne mecze i już weźmiemy sobie, będziemy gadać z piłkarzami w sprawie sprowadzenia ich do klubu. A Adrian Lis napisał: dzień dobry, ostatnio naprawdę dobrze nam idzie, wiedząc. Muszę się zastanowić. Mam już wystarczająco. Dobra. Na piłkarze chcą, żebyśmy sprowadzili jakieś osoby. A, ja już mamy zatransferowanych piłkarzy. Trzech. Tylko trzeba im dać te tygodniówki. 50 milionów euro wydane na transfery w poprzednim odcinku. Teraz musimy płacę. Konoferta. Nie no, to też to tak będzie. Dobra. 5 lat. No chce 5 lat. Bez klauzuli odstępnego. Dobra. 4000 za podpis. 1500. Dobra. Teraz Abraham. Ile on ma tam pensji? Dobra, negocjujmy. Kluczowy. Czemu rok? 5 lat. Przecież 3 mu dajmy. Nie mam tylko piłkarza. Specjalnie wydawałem tyle pieniędzy, żeby go narobić. Chyba to są jakieś żarty. Dobra. Bez. Dobra. Zgadza się na takie coś. Teraz ostatni już piłkarz. Bisouma. Spotkanie z Bisoumą się rozpoczyna. 42 000 płac. Jezus Maria. Czemu tyle? X nie. Zrobimy sobie 100 milionów euro. Dobra. Jezus Maria. Dobra, możemy tak zrobić. Mamy już zawodników w klubie. Teraz idziemy grać. Weźmiemy, ustawimy skład. Wiśniewski, tych Bisouma, to będzie za Janicki, Bisouma, Janicka tutaj będzie. To jest pozycja SPO, trochę go cofniemy. SPO, dobra. Gram w ograść. Formacja 4-2-2. 4. No o tak, właśnie tak. Trałka tu. Ustawiamy skład.
MŚP. MŚPD. Wisoo ma bardziej tutaj pójdzie. Śpę i kupszą, jak będzie na ławce rezerwowych. O, dobra. I Kuzimski będzie też na ławeczce. Laskowski, o, komentator. Kuzimski będzie na ławeczce. Szczepaniak. Ma, o, jakiś Mario. Dobra, myślę, że spore zmiany w składzie były i na pewno zapisujemy ich na mecz, może coś się uda. Zajmujemy na ten moment 6. miejsce w tabeli. Co powiem, że Lubin. Ławniczak. Przydamy go. I tak pewnie nie będzie grał, więc tylko się bardziej po prostu talent. Jestem całkiem w niezłej formie, dobrze czuję. Będą ważniejsze mecze. Kuzimskiego musimy wziąć na rezerwę. Na rezerwę. Jest Kuzimski na rezerwie, jest. Symulujemy mecz. Wygraliśmy 1-0, a Łukasz Traukast strzelcem gola. Byliśmy lepszą drużyną w tym spotkaniu. Mieliśmy więcej okazji, więcej strzałów i więcej posiadania piłki. I to się odbiło na wynik końcowy. W tym momencie zajmujemy miejsce pewnie jakieś trzecie, czwarte. Pierwsze nawet. Ale i tak powinno się zmieni, bo drużyny niektóre mają po 2 mecze rozegrane. No, jesteśmy też na trzecim miejscu. Kuzimski nie zdołał podtrzymać świetnej formy. No nie zdołał pod... Przepraszam was, ale jestem zdrowy. Małek. No u nas nie będzie grał. Rodzaj pożyczenia. Pożyczenie na tyle i dobra. Dobra. Poszedł już tam gadać. A my szykujemy się do kolejnego spotkania, bardzo ważnego spotkania. Na rok. Teraz czekają tylko na potwierdzenie. Potem jeszcze Filip Mamek i Jagan muszą przestać na wypracowane warunki. Dobra. Mecz Wisło Kraków. Nie. Ostatnim już meczem w tym odcinku Jakubowski. Małek zaakceptuj. Do Lechii Gdańsk. Niech pójdzie. Jakubowski odrzuca. Stój, Jakubowski to jest wiodąca część składu. Dobra, ostatni mecz was w tym odcineczku. Może wygramy, może nie. Myśmy wygrali. Jest
Mecz zakończa się remisem. Kto strzelił? Rebicki. Cieszę się oczywiście. Abraham z czerwoną kartką po 28 minutach. No to jest chyba żart. Ale no, jak z czerwoną kartką od 28 minuty graliśmy w osłabieniu, to jest remis, to cieszę. A jeśli wam się film spodobał, szczęście, opaczkę w górę.